Gdańsk, stolica polskiego wybrzeża, wielki port morski, stocznie produkcyjne i remontowe, centrum kultury i nauki. Mieszka tu i pracuje ponad 500 000 ludzi. Największa w Polsce stocznia gdańska imienia Lenina buduje nowoczesne statki specjalistyczne dla kraju i na eksport. I ty możesz zostać ich budowniczym. Znajdujemy się 350 metrów od bramy głównej stoczni. Droga wiedzie tunelem dworca, obok wieżowca Centrum Techniki Okrętowej i już stocznia. W uznaniu zasług dla rozwoju polskiego przemysłu i gospodarki morskiej stocznię gdańską imienia Lenina odznaczono orderem sztandaru pracy pierwszej klasy. Proponujemy ci pracę w znanym i zasłużonym zakładzie. Biuro Przyjęć Stoczni oferuje pracę w wielu zawodach i specjalnościach. Absolwenci różnych szkół zawodowych oraz kandydaci do nauki zawodu uzyskują tu potrzebne informacje oraz pomoc w sprawnym i szybkim załatwieniu niezbędnych formalności. Przyjęcie do pracy tu się zaczyna i kończy podpisaniem angażu. Pamiętaj, możesz tu uzyskać pomoc i radę przy wyborze swojej drogi zawodowej. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest w specjalnie wyposażonym gabinecie. W trakcie szkolenia zapoznasz się z różnego rodzaju sprzętem ochrony osobistej stosowanym w stoczni oraz z zasadami bezpiecznej pracy. Przewodniczący szkolenia odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Stajesz się członkiem wielotysięcznej zalogi stoczni. Pamiętaj, oni też kiedyś zaczynali tu pracę. Praca w stoczni to praca w wielkim i nowoczesnym przemyśle budowy statków. Budowane w niej jednostki reprezentują najwyższy światowy poziom. Wszystko to jest dziełem robotników, techników, inżynierów i specjalistów wielu dziedzin. Wielkość stoczni po paru dniach przestanie cię dziwić. Praca w jednym z wydziałów produkcyjnych w zespole mistrzowskim i brygadzie określi twoje miejsce. Wielu różnych elementów i sekcji wykonywanych w halach i warsztatach stoczniowych przy pomocy potężnych dźwigów montuje się na pochylni kadłub statku. Po jego wodowaniu pracę kontynuują specjaliści od wyposażenia, tak aby wszystkie urządzenia i mechanizmy pracowały bezwzględnie i bezawaryjnie. Podstawową technologią montażu jest spawanie. Spawacze w stoczni to największa i najważniejsza grupa zawodowa. Od jakości ich pracy zależy bezpieczeństwo statku i jego zalogi na morzu. Specjalistyczny sprzęt, automaty do spawania w osłonie gazów szlachetnych, pomiary przy pomocy aparatów rentgenowskich to tylko przykłady rozwiązań umożliwiających uzyskiwanie wysokiej jakości i precyzji pracy stoczniowych spawaczy. Stocznia prowadzi kursy nauki zawodu spawania we własnej szkole spawalniczej, zapewniając po jej ukończeniu dobrze płatną pracę. W stoczni zainstalowano wiele urządzeń ułatwiających pracę. Jednym z nich są gięciarki do rur.
Przygotowanie odpowiednio ukształtowanych rurociągów znacznie ułatwia ich montaż. Nowoczesne maszyny i technologie wymagają wysokich kwalifikacji. Dzięki nim praca staje się łatwiejsza i mniej męcząca. Kolejny przykład. Komora do czyszczenia i malowania blach okrętowych. Dzięki temu urządzeniu wyeliminowano ciężką i brudną pracę ludzi. Praca stoczniowca sprowadza się obecnie do obsługi i sterowania automatu. Tak rozpoczyna się budowa statku. Z rysunków konstruktora przenosi się na oczyszczone i zakonserwowane arkusze blachy kształty przyszłych sekcji kadłuba. Automaty do cięcia tną grubą stal z wielką precyzją i łatwością. Przy wyposażeniu statku pracują również stolarze. Ich praca to przygotowanie elementów wyposażenia stolarskiego, obudowy ścian i sufitów, przygotowanie i montaż specjalnych mebli okrętowych. Zdecydowana większość prac stolarskich odbywa się na statku w końcowej fazie jego budowy. Malarze okrętowi przy pomocy odpowiedniego sprzętu malują specjalnymi farbami wszystkie elementy kadłuba i nadbudówki. Tę pracę mogą wykonywać ludzie po krótkim przyuczeniu. Statek to skomplikowany system rurociągów. Średnio w każdym kadłubie montuje się 15 km rur o różnych przekrojach. Wykonują to monterzy instalacji okrętowych. Zespoły monterskie to wysokiej klasy fachowcy, absolwenci szkół zawodowych po specjalistycznym stoczniowym przeszkoleniu. W warunkach, jakie stwarza kadłub statku, trzeba zamontować i połączyć w jeden system wiele rur. To bardzo ważna i odpowiedzialna praca. Dużym ułatwieniem dla wszystkich jest nowoczesny i sprawny transport, umożliwiający przewiezienie budowanych elementów na plac montażowy i pochylnie. Stocznia to zakład, w którym pracując możesz się uczyć. Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego prowadzi naukę dla ponad 1000 uczniów. Stanowi równocześnie bazę dla szkolenia wieczorowego. Pracując w stoczni, możesz kontynuować naukę w Technikum Budowy Okrętów i Politechnice Gdańskiej. Praca w stoczni to szansa na uzyskanie zawodu lub podwyższenie posiadanych kwalifikacji i wykształcenia. Kadłub statku to wielki obiekt przekraczający często 100 metrów długości i 30 metrów szerokości. W nim zamontowane zostaną pozostałe elementy: silnik, systemy rurociągów, specjalistyczne urządzenia i agregaty. Cechą charakterystyczną pracy w stoczni jest jej montażowy charakter.
Pracując na statku, organizujesz swoje stanowisko. Podłączasz urządzenia do źródeł prądu, sprężonego powietrza, gazów technicznych. Konkretne zadania otrzymujesz od mistrza, który bezpośrednio kieruje twoją pracą. Po kilku miesiącach z płaskich elementów i sekcji, rur i kabli, maszyn i agregatów, materiałów izolacyjnych i farb powstaje statek, który pływa, przewozi towary, zamraża i przetwarza na filety, mączki i konserwy zlowione ryby, gwarantuje wypoczynek i rozrywkę pracującym na nim ludziom. Gotowy statek to produkt pracy stoczniowców. Możesz być jednym z nich. Każdy pracownik może korzystać ze stolówki. Dopłaty z funduszu stoczni powodują, że koszt obiadu wynosi kilkanaście złotych. Wielu pracowników mieszka w hotelach robotniczych lub kwaterach prywatnych opłacanych przez stocznię. Jeśli podejmiesz pracę w bezpośredniej produkcji, stocznia gwarantuje ci mieszkanie w hotelu lub kwaterze według twojego wyboru. Mieszkańcy hoteli robotniczych korzystają z urządzeń sportowych, klubu, biblioteki i czytelni. Praca w stoczni otwiera ci drogę do stoczniowych obiektów sportowych i kulturalnych. Stoczniowy Jacht Club od wielu lat jest najlepszym klubem żeglarskim w kraju. Pełne wyposażenie w znakomity sprzęt gwarantuje, że i ty możesz przeżyć morską przygodę i poznać smak wiatru i żagli. Stocznia Gdańska imienia Lenina zapewnia ci możliwość zdobycia i podwyższenia kwalifikacji zawodowych, podjęcia ciekawej i bardzo dobrze płatnej pracy. Umożliwia zamieszkanie w Gdańsku, stolicy polskiego wybrzeża. Zapamiętaj, i ty możesz zostać pracownikiem Stoczni Gdańskiej imienia Lenina.